Dzisiaj jest z nami pani Raisa Misztela, tłumacz przysięgły, nauczyciel w szkole, lektor języka rosyjskiego w Uniwersytecie III wieku w Tychach, ale przede wszystkim finalistka programu The Voice Senior. Witamy pani Raiso. Witam serdecznie, witam. Mam takie pytanie. Skąd odwaga, skąd decyzja, by przystąpić do tego konkursu i programu The Voice Senior? To było po prostu tak. Córka moja cały czas mówiła: mamuś, jest program The Voice Senior. Ty musisz koniecznie w tym programie wystąpić. Ja mówię: dziecko, ja jeszcze nie mam 60. Jeszcze nie teraz. I za rok ona przypilnowała i mówi: mamuś, ja ciebie proszę, musisz wystąpić w tym programie. Córka i wnuczka moja. I praktycznie zgłoszenie wysłałam w ostatni dzień. No i właśnie dostałam się do programu i mogę powiedzieć, że to jest dzięki mojej córce i mojej wnuczce. Ja byłam w programie The Voice Senior, czego absolutnie nie żałuję. Świetna decyzja i gratuluję takiej córki i takiej wnuczki. Dziękuję bardzo. Pani Raiso, a jakie jest najmilsze pani wspomnienie z tego programu? Najmilsze moje wspomnienie to w ogóle, że ja byłam w tym programie. Po prostu tam wszystko tak szybko się działo, ale takie wspomnienie moje, kiedy ja pierwszy raz Alicję zobaczyłam na żywo. Ja nie wiedziałam, po prostu mnie tak przetkało, że ja mówię, to jest niemożliwe, że ja, że ona mnie wybrała, to znaczy ja ją wybrałam i potem ona dalej mnie wybierała i że taka ciepła, taka cudowna, wspaniała osoba. A jeszcze oprócz tego, to co bardzo pięknie wspominam, kiedy ja wyszłam na tą scenę w tej czerwonej, pięknej sukience, że mnie tak fajnie dopasowali wszystko i zaśpiewałam właśnie w finale w tej sukience. Ja byłam tak szczęśliwa, że moje szczęście po prostu było do nieba, jak mówią Rosjanie. Czyli możemy powiedzieć, że Voice Senior był spełnieniem tak, pani marzeń. Tak, w ogóle taka sytuacja, że ja nie spodziewałam się, że ja tak zajdę, tak dojdę wysoko. Jak zaśpiewałam przesłuchanie w ciemno, czyli Niech żyje bal, i przeszłam dalej, ja byłam szokowana w ogóle. Ja byłam wszystkie fotele się odwróciły od razu, ja byłam w takim szoku. Ja mówię, to jest niemożliwe. To mówię, to ja nie wierzę. Potem półfinał, potem finał, potem ścisły finał. Ja mówię do mojego męża już na końcu, ja mówię: Józio, to jest niemożliwe. Mówię, praktycznie do tej pory nawet nie wierzę, że ja przeszłam tak, można powiedzieć, ciężką drogę, bo to nie jest takie proste. To jest ciężka moja praca. Ja bardzo ciężko pracowałam na to, żeby wejść do takiego ścisłego finału, ponieważ ja w ogóle nie śpiewałam piosenek w języku polskim. Ja, owszem, moje piosenki, które dla mnie pisane były z mojej płyty, tak. Ja tam już się nie bałam tego akcentu, tego wszystkiego, a tutaj musiałam zaśpiewać po polsku. I bałam się i jestem, powiem tak, szczęśliwa, że nikt z jurorów nie powiedział, że Raisa, ty masz tam akcent jakiś, coś tam. Nie. Wszyscy powiedzieli, że Raisa ma śpiewać po polsku, bo naprawdę wychodzi tobie ładnie, no i tak próbuję robić. Próbuję powolutku covery, zaczynam śpiewać po polsku. Pani Raiso, więc ten moment ukończenia 60. roku życia, można powiedzieć, stał się takim początkiem wspaniałej przygody. Tak, oczywiście, to jest, mnie się wydaje, że życie moje dopiero się zaczęło. Ja mogę powiedzieć śmiało, że życie zaczyna się po 60, ponieważ tutaj ja tak myślę, ja zresztą zawsze taką byłam kobietą, nie także pracująca, prawda, taką, ja potrzebuję coś cały czas robić, ja muszę cały czas coś robić, tworzyć, bo inaczej życia po prostu nie ma, pustka. I dlatego, drodzy seniorzy, życie zaczyna się po 60. Jeżeli ktoś maluje, to zacznijcie malować. Jeżeli ktoś śpiewa, zacznijcie śpiewać. Jeżeli ktoś robi na drutach, to proszę robić na drutach. To jest po prostu coś pięknego. Tylko nie siedźcie. Nie siedźcie w domach, nie oglądajcie tego telewizoru. Po prostu trzeba działać. Jeżeli ktoś coś lubi, to trzeba iść właśnie w tym kierunku. W kierunku to, co lubię, w kierunku spełnienia swoich marzeń. I to jest coś pięknego. Właśnie ja teraz mogę śmiało powiedzieć,
że jestem kobietą spełnioną, ponieważ spełniłam moje marzenie, o którym marzyłam strasznie, że może kiedyś gdzieś wystąpię w jakimś programie. Ten program właśnie jest dla seniorów, był dla mnie, odnalazłam się w tym programie. Jeżeli za rok będzie ten program, bardzo proszę, próbujcie. To jest piękna, przepiękna przygoda waszego życia. Z całego serca wam właśnie tego życzę. Nie pozostaje nam nic innego, pani Raiso, jak zaprosić na pani koncert. Bardzo proszę. Zapraszam serdecznie wszystkich was, kochanie, na mój mini recital. Z całego serduszka zapraszam i życzę wam wszystkiego, wszystkiego dobrego, spełnienia waszych marzeń i spełnienia właśnie to, co wy chcecie robić w życiu, trzeba wszystko to osiągnąć. Dziękuję z całego serduszka. Do zobaczenia 27 maja o godzinie 9:30 w Akademii WSB. Bądźcie z nami koniecznie. Wszystkiego dobrego.